Witajcie, Maśki, z tej strony Travel, w kolejnym odcinku z Halloween Story. Na motyce jest Kaiser Redux, jako syndykat Ameryki, tak? Teraz jesteśmy jednym syndykatem. Właśnie rządzony przez organizację. Ciekawe to brzmi. Więc tak, powoli sobie tutaj wszystko ustalamy, znowu. Musimy sobie nadgonić badania, ale 400 to wiadomo, że nigdy nie da nam możliwości nadgonienia. Jeżeli chodzi o odbudowę, no to trochę to też potrwa, no... No wiecie, tutaj to wszystko to jest mega, ale to mega... Mega dużo czasu to zajmie nam. Więc musimy poczekać. Jeżeli chodzi o produkcję, no to teraz możemy sobie zacząć, no, lepszą produkcję robić. Oczywiście tutaj będzie dosyć dużo do roboty. Ale na szczęście to nie jest szare. Byłby problem. Dobra, ale powoli tutaj sobie będziemy robić. Nie możemy, bo nie mamy manpowera. Tak, jest taki oczywiście problem z tym, że nie mamy manpowera. Tutaj powoli się to robi. Tutaj mamy oczywiście, że możemy sobie zostawić, no ja sobie zostawiam tych, nie jest to dla mnie jakieś mega złe, ale powoli sobie tutaj będziemy usuwać. Tutaj mamy nadal minusy wielkie, tutaj też mamy, ale chociaż są takie duże minusy, to nadal mamy dużo fabryk, więc nie jest aż tak źle. Nasze dywizje sobie radzą, ale widzą, że też jest problem z zaopatrzeniem ich. W głównym mierze chcę, żeby mieli sobie nadal zaopatrzenie. Jakieś zaopatrzenie tutaj. Żeby mieli... Wypadło mi słowo. Dobre poziomy, o. Okay. Więc dalej kontynuujemy nasze prace. Sobie tutaj łączymy wszystko. A tam, gdzie są braki, to postawimy sobie te. I fabryki tak naprawdę możemy dać na sam dół, bo w takim razie to nie będzie aż takie dla nas potrzebne na tę chwilę. Ok. Więc jak tutaj powoli będziemy zdobywać te wszystkie rzeczy, to... Nie wiem, dlaczego się nie... Nie mogliśmy wcześniej tego wybrać. Jak wszystkie te rzeczy będziemy robić, to sobie ogarniamy te wszystkie. Okej, okay, to jest do ciężarówek. Myślę, że to zdobędziemy. To zróbmy. O. No i tak po kolei przejdźmy. O, tutaj mamy. Nie, lepiej tego nie robić. Ok, armor albo... No, sobie pójdźmy. To... No i to. Ok, więc już mamy tutaj zaplanowane. Mamy nadal 8 poziom tego. Czy już nam się skończyło to? Jeszcze nie. No tak, 180 dni. A, nie... To znaczy, że nie... Przez 180 dni nie możemy zmieniać. Okay, więc to nie znaczy, że przez 180 dni to będzie. Prawda? Okej, okay, więc tutaj na razie się... Create the Pioneers of America. Oczywiście Pioneers of America brzmi lepiej. Dobra, powoli tutaj się kończy. Bardzo chętnie bym zdobył ten Political Power, bardzo chętnie. I robimy kolejne. Tutaj co to możemy zrobić, więc myślę, że będziemy odbudować Nową Anglię. Tak potrzebny nam jest dosłownie manpower. Bo większość straciliśmy na polach bitwy. No i też mamy, jak sami widzicie, jakieś rzeczy, więc możemy sobie wykorzystać to. I możemy jakieś wykorzystać sprzęt do tej budowy, to bardzo chętnie. Tutaj nie potrzebujemy aż tak dużo fabryk na tym, na razie. I myślę, żeby się przydało stworzyć już super samolot.
Co to jest? Nawal. Czego nie mamy? Wake exceeds trust. What the? Dzwonić nie możemy, bo... Bo dosłownie ten jest niemożliwy do zrobienia? Czy musimy po prostu mieć lepszy silnik? I czy tam, czy w samolotach gdzieś jest są lepsze silniki w samolotach właśnie? No, musimy wreszcie sobie porobić to, bo dosłownie nie robiliśmy tego i dlatego nie możemy zrobić sobie tego. Tutaj jak na razie się ćwiczymy, część przynajmniej dywizji. Ale tak naprawdę jak dałem tutaj budowę, to powinniśmy w pewnym momencie móc tutaj wszystko rozdzierać. To jest pytanie między dwoma rzeczami. To jest 10 tysięcy. 10 tysięcy, a... Myślę, że ważniejsze są kobiety, bo wiecie, kobiety są ważniejsze i w ogóle, no tak, kobiety są ważniejsze. Tu wcale nie jest tak, że ten trade po prostu jest lepszy, kobiety są ważniejsze. Okej, okay, więc jak już o tym mówiliśmy, to porozmawiajmy o średniej inteligencji kobiet. Okej, okay. W takim razie może jednak o tym nie rozmawiajmy. No, nie powiem, ciekawie jest teraz z tą osobą, która o tym rozmawiała. Nie można się nie zgodzić, że tam dużo można przyznać czasami racji, tylko że teraz to się skończyło na tym, że po prostu gada głupoty, nawet nie wiadomo po co. Więc, że tak powiem, trochę szkoda. Ponieważ jak ktoś zaczyna gadać głupoty, to już raczej trudno wytłumaczyć się z niego. Okej, okay, tutaj widzę, że się udaje nam zdobyć. Tutaj woli też. O, możemy 80. A, nie możemy, póki to się nam nie skończy. Okej. Okay. Więc tutaj mamy 8 tysięcy kolejnych. Lub to. Tak, wiadomo, że no. Że tutaj jest, że równość wszystkich ras, równość wszystkich kolorów, tak. To wcale nie jest tak, że to jest słabszy trade. A teraz porozmawiajmy, kto produkuje najwięcej zbrodni w Ameryce. Nie wiem dlaczego, ale zawsze do takich elementów zawsze można znaleźć coś przeciwnego. Okej, okay, tutaj kolejne 80. O jest. Ale nam. Ale tu jest cisk. What the? Już nie ma. What? Ile nam brakuje manpowera? 400 tysięcy. Wow, to naprawdę dosyć dużo będzie. Dobra, tutaj na razie sobie to weźmy. To jest minus 400 manpowera. Myślę, że obecnie to jakoś dużo rzeczy tam nie zrobi. Ale pytanie jest takie, co tutaj będziemy mieć dzięki temu? Aż tak nie jest, nie powiem. Tutaj trochę mamy tych rzeczy, ale to nie jest aż takie źle. Dobra, listen slot będzie na pewno dobrą rozwiązaniem. O, już część dywizji tutaj widzę, że się naprawiła. I też powoli się to wszystko będzie znatywało z powrotem. No i co? No i teraz czekamy. Dosłownie czekamy. Bo z jednej strony oczywiście tutaj potrzebujemy tych researchów, takich typowych. I nie powiem, trochę to potrwa. No. I czy to kosztuje? A, to kosztuje. Nie, ja nigdy nie... Wiecie co? Ja nigdy naprawdę jakoś nie sądziłem, że to naprawdę... Coś to robi, więc się nie dziwcie, że ja takie, że wow, to robi research. Znaczy się to robi koszty. Okej, okay, więc tak, Stone Mountain, Georgia. Tak, pokazuje historię socjalizmu. Okej. Okay. W takim razie tutaj robimy oczywiście submarines, bo submarines są fajne.
Przejdziemy oczywiście na remobilization, bo to też jest fajne zdobyć. Jak już sobie to w ogóle zmniejszyliśmy. Atomic Research sobie zrobiliśmy, fajnie. Tylko... my chcemy teraz sobie robić lepsze te, więc... large cannons... Naprawdę tam już powoli sobie dobiliśmy tam ładnych numerki. No i... nam wzrosło, po czym spadło. Mamy jeszcze oczywiście 40 milionów, jeżeli chodzi o to, więc... Nie martwmy się aż tak bardzo. Ara. Jakoś to nas nie obchodzi. Ok, remove, reconstruction, factory repair speed, military construction speed, minus speed. Nie, to nie jest jakiś, powiem szczerze, reconstruction to nie jest jakiś mega dobry. Ok, mamy te dywizje. O, bo się zaczęły spełnić. Powrotem, nice. No i nic, tutaj w ogóle jakby coś się zrobiło, ale zgaduję, że polegało na tym, że ekwipunek jeszcze nie wleciał. Projektom produkcja artylerii. Dobrze, nie powiem. Powoli nam się tutaj robi. A pytanie jest takie, czy możemy w ogóle kupić artylerię? Pytanie jest takie, z kim możemy pracować w ogóle? Subsidies. Ja dosłownie nie wiem, co to robi. Ja jeszcze ani razu nie miałem odpalonego subsidies. Dobra, tutaj chyba złapali jednego z naszych. Więc wysyłamy z powrotem. I tak, samoloty. Na razie po prostu wszystko w samolotach będziemy robić. To, co jest nam potrzebne do super myśliwca. I naprawdę już się nam dywizje te pojawiają. Więc myślę, że nie jest to aż takie ważne. Obecnie te dywizje. Reconstruction is over. Teraz Nowa Ameryka. Tak naprawdę nie wiem, co to dla nas może znaczyć. Tak. Oklaski dla Ameryki. Możemy jeszcze to zrobić. Może to będzie. Dobra, mamy już piąty poziom, nice. Co w ogóle daje nam teraz, że tak powiem, to? W sumie mamy dużo tego. Co daje nam teraz to bonusy? Nie powiem, nawet super są. Bo już przeszliśmy do tych ciężkich, więc to jest fajne. Dobra, mamy wolne fabryki, wow. To jest naprawdę wow, kiedy usłyszysz wolne fabryki. Dobra, mamy już dobrą produkcję tego. Więc to, co zaczynamy robić, to oczywiście zmieniamy sobie tej rzeczy. To się sobie zmienimy na zmotoryzowane. I w głównej mierze chodzi o to, żeby zobaczyć, ile musimy ciężarowych wyprodukować. Bardzo dużo. No, dużo sprzętu pójdzie. Nie powiem. Dobra, jak już tutaj mamy, no to myślę, że zaczniemy od tej już naszego drzewka polityki zagranicznej, którą bardzo chętnie bym sobie rozpoczął coś robić z nią. O! Grenlandia została przyjęta. Islandia też. Nie powiem, wojna w Ameryce przeszła dobrze, ale Europie trochę źle poszło. Dobra. W takim razie tutaj sobie wszystkie te na razie regiony porobimy. Florydę też. I dalej tutaj też poróbmy sobie mega dużo fabryk. Co tutaj możemy zacząć produkować? Możemy zacząć produkować takie statki. I brakuje nam gumy.
Okej, Meksyk. Co tutaj możemy zrobić? Tutaj mamy wszystko takiego ważniejsze rzeczy. Możemy jeszcze zacząć to robić, ale to znaczy, że możemy sobie wreszcie samoloty zrobić. Advance Resets. Resets Fighter. Nadal nie możemy? Przecież mam już najlepszy silnik. To jest w ogóle zepsuty ten preset. Bo w takim razie co tam jeszcze nam brakuje? A nie, jeszcze nie mamy. Dobra. Ale to trzeba będzie jeszcze poczekać. Pisał tam, że w sumie będziemy atakować tutaj bardziej Meksyk na samym początku. Więc co zrobimy z Meksykiem? Możemy się zaprzyjaźnić. I chyba to zrobimy. Ale to znaczy, że musimy stworzyć w takim razie oś bossów. To już dziwnie zrobiłem, ale tak właśnie jest. Okej, w takim razie, gdy to już zrobimy, realnie będziemy co robić dalej? Możemy sobie wybrać. Możemy wybrać to? Nie. Możemy wybrać to? Tak. Możemy wybrać to. Myślę, że wybiorę rewolucję światową, bo dosłownie to jest moja pierwsza seria, więc dlaczego nie? No i zobaczymy, co nam pójdzie z tym. Dobra, jak na razie tutaj myślę, że już nie powinniśmy się rozwijać bardziej, powinniśmy zacząć czołgi może jednak robić, bo dosłownie czołgów nie robiliśmy. I co tutaj możemy? Fast tank, medium tank, general tank designer, all medium, armor, jest to, all medium tank. Szczerze ja bym sobie wziął jakiś taki armor technology. Tylko co musimy mieć? Missouri, no w sumie mamy. Heavy equipment companies were allowed to operate after the Civil War, not American Civil War. Czyli musimy po prostu pozwolić im działać. Co oznacza, że jeszcze tego nie możemy zrobić. Słabo. Chodzi o to, że jak będziemy mieć to, to dosłownie potrzebujemy, żeby zrobić to modern tanków. Bo ja chcę mieć pod modern tanki już to robione. Dlatego to jeszcze nic nie zrobimy. Tutaj ciężarówki oczywiście powoli będziemy tworzyć. I wyślemy więcej do ciężarówek. Ok, bypass. Pytanie jest w takim razie, czy oni coś zrobią z tym? Bo my w sumie już jesteśmy chyba. Tak, mamy Axis of Bosses, oni są w Fort International. I zgodzili się. I chyba do nas nie dołączy. Bywa. Okej, w takim razie. Gdzie to może być? Bo to chyba zawsze powinno być w jednym miejscu. Bo może to jest to. Ale nie jestem pewien. Dobra, żaden szyf nie jest robiony. No to możemy przeciwko Niemcom robić. Jeden z gości został złapany trochę słabo. O! Dostaliśmy zaproszenie od samego siebie? Myślę, że damy wsparcie dla tych, bo dosłownie nie wiem. Dobra, musimy Fiume zaprosić. Ciekawe. Ale myślę, że dalej będziemy tutaj rozwijać. I co tutaj mamy? O, te statki. Dobra. Myślę, że Max Orange jest lepsze. W tym razie to weźmiemy. Hmm.
A nie, czy to jest anti-air, a to jest... Że tak, pójdziemy. Tak. Max speed. Boom. Boom. Ok. W takim razie tak pójdziemy z tym. I co tutaj mamy? Nic nie mamy. Ok. Dosłownie teraz czekamy na cokolwiek. Bo jak to zrobimy? O, w sumie nic takiego się nie stanie. Ale co tutaj mamy? To też nic nie dorobi. Możemy zrobić to. To mi się podoba. Możemy kolaborację. Kolaborację. Pytanie jest, czy nam się opłaca. Ale dziwne działo. Mamy siódmy poziom na tym. Nice. Okej. Nawet nie znam żadnego z tych hymnów, więc nie będę się wypowiadał. Okej, jak to wygląda z tym? Zostało nam dwa do wyboru. Breakthrough plus jeszcze Defensive Heart. Ciekawe. Tak, wyzwolimy atom. Nawet nie wiem, co to znaczy, ale wyzwolimy go. Okej. Jest, wreszcie Black Legion został usunięty. Co tam, że go wsparliśmy w pewnym momencie. Więc teraz tak naprawdę mamy same plusy? To wygląda, że same plusy nam tylko zostały. Nice. Tutaj się biją, bo widzę, że chyba Kanada postanowiła ich zaatakować. Okej, na plażę. No niestety nie możemy, bo jesteśmy faction. I możemy zrobić, że denounce him. Dem. Chociaż, że tak powiem, nie jest tak, że że to coś by nam to dało. Dobra, robimy kolejne. Free the new world. Więc myślę, że zakończymy, gdy już będziemy mieć nas Kanadę. Bo wydaje się, że Kanada nie jest aż taka trudna. No, nie jest taka trudna. Teraz włączę i wydaje się być trudna. Więc na razie linię zróbmy. No, nasze jednostki, nie powiem szczerze, część ma problemy, tak powiem, z opatrzeniem. Więc trzeba było zrobić tutaj. Łączenia. Odbudować. Ale tak naprawdę czekamy na tą wojnę, więc to by było fajnie, gdyby to się stało. Ale musimy jeszcze tutaj zjednoczyć sobie, bo dosłownie nie mamy jeszcze kilku regionów narodowych. Więc to jest minus. Mamy tutaj duże problemy z manpowerem. Możemy tak naprawdę sobie przejść na to. Przejść sobie na partial mobilization. I co tutaj jeszcze mam? No i teraz możemy zaatakować Kanadę. Lepsza karta. Tak naprawdę nie mamy części zaopatrzenia, które bym chciał posiadać już na tym momencie, ale mamy dużo samolotów. Pytanie jest takie, czy mamy już silnik, który potrzebujemy? Nie, jeszcze nie mamy. Więc realnie wystawiamy wszystkie nasze samoloty. Zupełnie nie możemy wystawić wszystkich naszych samolotów, bo nie mamy wypala. Okej, pytanie jest takie, czy to nam jakoś wleci
będzie wylatywało naprawdę w małych ilościach. Ach, trochę słabo. No. Dałoby się trochę usunąć tych. Wtedy uda nam się wystawić te samoloty po pierwsze. Potrzebujemy ich na wojnę, więc... Więc to jest ważne. Teraz jest pytanie, czy tak jeszcze dzięki temu już sobie nie zażegnamy tego kryzysu. Nie zażegnamy sobie tego kryzysu jeszcze. Okej, więc jesteśmy gotowi. Możemy dalej zaatakować tych, ale nie sądzę, żeby to było jakieś ważne. Więc zobaczmy, jak to nam pójdzie. Już by się mi chciało w tym odcinku odpalić to. Szczerze, zostało mi tak mało czasu, że jakbym odpalił w tym odcinku, zobaczyłbym, jak to się w kolejnych odcinkach będzie działo. Tak naprawdę ja już od razu po prostu wyślę tą armię do bronienia portów. Dobra, jeszcze wszystkich portów nie zajęliśmy, a już nie jest tak zła ilość tych. Dobra. W takim razie możemy zaatakować Kanadę, więc atakujemy Kanadę, może lepiej zapiszmy sobie, dla pewności. Atakujemy Kanadę i... Dosyć dużo tych eventów, nie powiem, ale zobaczymy, co to będzie. Jakoś zawsze to będzie. Okej, w takim razie zaczyna się, mamy zielony, wow. Mega dużo zielonego. I to się nie spodziewałem tego. Jak to wygląda w powietrzu? No, nasze samoloty nie są najlepszej jakości, nie powiem. Ale nasze jednostki są już lepszej jakości. I się udało nam przeciąć nawet tutaj. Miałem tak trudne, to nie było do przecięcia, ale... Okej. Więc tak, chronimy nasze porty. Wlatujemy dosłownie w sam środek Kanady i nie wygląda aż tak źle, więc jest dobrze. Niedobrze jest to, że mamy strasznie dużo tych doktryn do zrobienia, ale no, zawsze jest jakiś minus. Jak to wygląda tutaj ta sytuacja? Więc tak, bierzemy tutaj wszystko i zgadzamy się. Dobra, Kanada, szczerze, ona jest... No, to dawno widziałem, że jest przygotowana na tą wojnę, ale naprawdę nie jest przygotowana na tą wojnę. Wow. Dobra, ten odcinek będzie nieco dłuższy po prostu, ale naprawdę sądziłem, że nieco lepiej będzie to wyglądało. My mamy te 2,5. My jesteśmy na limited conscription? O, ma się los. Dziwne, że tak mało tempowera mamy. Dobra. Mamy dużo tego political power, co oczywiście można wykorzystać na różne sposoby. Na przykład rozdając medale. Jak pamiętacie, rozdawanie medali jest znakomite. Więc poczekamy sobie chwilę. Ogólnie możemy przecież puścić jeszcze dosłownie to. Więc jeszcze w tyłek dostaną. I tak naprawdę... Zdobyliśmy lądy, to jest ważne. Tak naprawdę to my wszyscy, w sumie zdobyliśmy większość takich ważniejszych punktów. Tutaj, jeżeli chodzi o tych generałów, no to też nie są jacyś... I generałowie nie są jeszcze tacy mocni. Niektórzy są, ale niektórzy nie są. Tutaj mamy problem taki, że
część dywizji tutaj znikła i teraz mamy problem. Dobra, niech wrócą. I tak naprawdę musimy wejść w Vancouver, które jest zapewne mega bronione. No, jest mega bronione, ale jak przejdziemy przez rzekę, to chyba już nie będzie. Jak to wygląda? No, organizację dobrze. Mamy w sumie podobną organizację. Więc nice. Okay, więc co my teraz robimy tutaj? To wejdę, bo musimy zdobyć wreszcie ten... Wiecie, ten... Industrie ciężkie. Jak tutaj to idzie? No, jakoś idzie. Tutaj niech się wreszcie przebiją przez nich. Też jest pięciopoziomowy, wow. Ale tak naprawdę my wszystko tutaj zdobywamy. Bardzo chętnie bym sobie więcej wysłał. Ale okej, okay, może się udać nam? Czy niezbyt? Chyba niezbyt. My mają tutaj wsparcie, bo... Zobaczymy, czy samoloty możemy gdzieś wysłać. No, trochę trwa wysyłanie przez cały kraj samolotów. Okej. No, nie jest to tym, co myślałem, ale chodzi nam o tank. Musimy zdobyć. O, research slot, no to wiadomo, że research slota też by się przydało. I zawsze tej jest lepsze. No i dalej byśmy sobie rozwijali ten. Mamy już najlepszy silnik, więc to chcieliśmy od dawna. Tutaj jest pytanie, czy wreszcie możemy wybrać sobie tego... Wiecie, to... O, ten zapomniałem. Ten był. Ten zawsze był? Tak, ten zawsze był. Ja po prostu gubiłem, nie... Zapomniałem. Po prostu przyjąłem w pamięci, że takie, że o, ten to... Jednak nie. Że ten to już jednak nie powinniśmy go robić. Okej, okay, tutaj się zajmijmy tym. Tak naprawdę nie wiem, dlaczego się nam oni nie chcą atakować. Ci na tej wyspie to naprawdę są mocni. A jeżeli nie zaatakujemy ich, to będzie problematyczny dla nas w przyszłości. Dobra, na razie sobie tak rozstawimy, po prostu poczekamy chwilę. Tak musimy pokonać Vancouver dosłownie. No trochę w tym Vancouver macie, no i zlevelował sobie jeszcze. Ile jeszcze potrzebuję, żeby skapitulować Kanadę? Dosłownie Vancouver zapewne. No Vancouver ma 15. No raczej nie mam nic więcej 15 tutaj. Ej, dajcie mega agresywne, bo dosłownie prawie nic nie robicie. Dobra, ale ja na tym zakończę. No, dłuższy odcinek, myślałem, że mi się uda, ale jak sami widzicie, będzie polegało to na tym, że my będziemy po prostu powoli pokonywać ich. Więc był z wami Trevor w Hearthstone 4 na aplikacji KZLux jako Syndykat Ameryki. No to cześć!